Dzień dobry, drogie dziewiarki. Dzisiaj przygotowałam dla Was informację, jak zakończyć robótkę. Pokażę Wam dwa sposoby, przy czym jeden jest przeze mnie najczęściej używany, na to, byśmy zakończyły nasz projekt. Kilka spotkań temu było o nabieraniu oczek. Nabieranie bez nabrania oczek nie ma robótki, a tym bardziej jak nie zamkniemy tych oczek, to już absolutnie też nie będzie robótki. Opowiem Wam takie zdarzenie z mojego dzieciństwa, kiedy nauczyłam się dziergać i umiałam robić tylko prawe oczka. Mając lat 8 leżałam w szpitalu. To były czasy, kiedy 3 tygodnie to była wizyta, 3 tygodnie w tym szpitalu musiałam leżeć i wtedy nie było rodziców przy dziecku, więc dziergałam, a ponieważ nie umiałam zamykać oczek, to tworzyłam długi szalik oczkami prawymi. Sam fakt zamknięcia oczek przyszedł później już w domu, ale no ten długi szaliczek właśnie z dzieciństwa pamiętam, takie szpitalne przerabianie prawych oczek, czyli ścieku francuskiego. I tak, przygotowałam dla Was dwie próbeczki, dwie robótki. Jedna to jest w kolorze różowym, taki bardzo wiosenno-letni kolor, jest to włóczka urania od Langa, mieszanka wełny z wiskozą, ściekiem ryżowym. I tutaj mam ściek ryżowy i pokażę Wam, jak ja zamykam oczka w robótce. Jest to najczęściej przeze mnie stosowany sposób. No ten, którego mi właśnie wtedy w dzieciństwie zabrakło, żeby zakończyć mój długi szaliczek oczkami prawymi. No i tak. I w momencie, gdy decydujemy, że nasza robótka dobiegła końca, to jest ważny proces w zakończeniu dzianiny, ponieważ od tego, jak zakończymy te kilka oczek, decyduje, czy będziemy zadowolone, czy będzie nam się ściągało, czy się będzie rozciągało i tworzyła falbanka. Ogólnie należy pilnować tego, by naciąg nici był odpowiedni. Pewnie niektóre z Was by zapytały, a co to znaczy odpowiedni? Ano tyle, że będziemy zadowolone z dzianinki. Uwaga, zaczynam pokazywać, jak to się robi. Czyli tak, pierwsze oczko sobie przekładam, bo ja zawsze pierwsze oczko przekładam. Następne przerabiam na prawo, ponieważ to będzie zamknięcie na prawo, bo to samo można robić lewymi oczkami. Tutaj będzie na prawo. No i zobacz, i tak każde oczko przerabiam i przeciągam przez to, które mam na druciku. Zobaczcie, tak i tak. Przerabiam sobie następne i to jest zamknięcie na prawo. Tworzy mi się taki tutaj łańcuszek oczek prawych. Proszę, przekładam. Połowę wykonam na prawo tego zamknięcia, a połowę na lewo, byście mogły zobaczyć, jaka jest między tym różnica. To jest to najprostsze według mnie zamykanie oczek. I ten naciąg nici, prawda? Co to znaczy odpowiedni naciąg nici? Po kilku oczkach, które zamknęłam, sprawdzam, czy to, co zamknęłam, nie faluje albo za bardzo się nie ściąga. Czyli tak, naciągam sobie dół, patrzę i naciągam sobie górę. I ta góra jest według mnie akuratna. Nic się nie faluje, zerknijcie. I nic też nie ściąga, nie jest to ściągnięte. Czyli dbam o odpowiedni naciąg tego oczka. O, tak. Idę dalej. Myślę, że to już jest połowa tej mojej próbeczki i w tym momencie pokażę Wam to samo zamknięcie, tylko na lewo. Na lewo w ten sposób robimy. O tak. Po prostu przerabiam lewe oczka. Połowa będzie na prawo, a połowa na lewo. Bo można i tak, można na zmianę sobie jedno oczko tak, a drugie inaczej. Jedno na prawo, drugie na lewo. Tutaj widać tę zmianę. Ono wyszło mi takie większe to oczko, ale ponieważ jest to próbka, to mi absolutnie w niczym nie przeszkadza. I sprawdzam naciąg. Jest taki właśnie, no jest taki akuratny. Tutaj jest luźniej na dole, a tu też jest właśnie, jest tak fajnie. Według mnie jest bardzo...
pasujący do dzianiny. No i tutaj przekładam i ostatnie oczko. Wyciągam sobie dłuższą pętelkę, no bo ta próbka będzie do sprucia. I zerknijcie, to jest moja prawa strona, tutaj gdzie zamykałam oczka na prawo. I tutaj jest ten wężyk oczek prawych, prawda? Widzicie to. A tutaj jest na lewo zamknięte, tutaj gdzie to jedno duże oczko powstało. Nie patrzcie na nie, ono było po prostu za duże wyciągnięcie nitki. A tutaj jest na lewo. Jak sobie odwrócę tę moją próbkę, no to mam jakby pozytyw, negatyw. Tutaj mam ten wężyk oczek prawych, a tutaj mam to na lewo. Jest to najczęściej stosowany przeze mnie sposób zamykania oczek. Nic mi nie faluje i na przykład gdybym zamykała tym sposobem chustę dzierganą od karku, czyli tam, gdzie najwięcej oczek mamy, to będzie na samym dole i tam wypadałoby, żeby było luźno i żeby było z czego ponaciągać ten wzorek, żeby był ładnie widoczny i do blokowania, to się za bardzo nie nadaje. W ten sposobem mogę sobie zamknąć rękawki dziergane od góry, mogę zamknąć sweterek dziergany od góry albo od dołu, idąc w stronę szyi. To się na zamknięcie chusty absolutnie nie nadaje. To jest właśnie metoda do zamknięcia szalika, na przykład szalika, sweterka, rękawa, golfa. I to jest właśnie na włóczce urania. Tutaj teraz odłożę tę próbeczkę i pokażę Wam drugą próbkę. Z pięknej włóczki, którą wyjęłam z czeluści mojego takiego segregatorka, w którym mam włóczki, które przerobię kiedyś. No i to jest włóczka La Vie od Citrona. Powiem Wam, że zupełnie zapomniałam o tej włóczce i tak właśnie szukając czegoś fajnego w takim wiosennym kolorze na próbeczkę, to La Vie ma tak pyszny skład, że tak powiem, ma merino i jedwab i tencel, czyli jest absolutnie idealna na lato. I według mnie cudownie by się nadała na chustę i nosi, uwaga. Według mnie, gdyby jeszcze dodać do tego, dziergać tę chustę, ponieważ tencel i jedwab dadzą nam ciężkość i dać fragmenty te moherkowe włóczką właśnie lace, no to powstaje cudowna żółta chusta i nosi. Niekoniecznie żółta, tutaj można dać różowe, można dać w kolorze takim łososiowym wstawki. Zerknijcie na włóczkę La Vie. To tak właśnie takie wtrącenie przy okazji. No właśnie, a jak zamknąć chustę, żeby ten dół chusty dzierganej od karku, żeby był bardzo luźny i żeby móc mieć z czego naciągać do blokowania? No to ja proponuję w takiej sytuacji zamknąć oczka, to się nazywa zamykanie oczek z narzutem. To jest pochodna tego pierwszego sposobu. Jeżeli potrafimy wykonać zamknięcie oczek tym pierwszym sposobem, to sobie spokojnie poradzimy tym drugim. I właśnie to jest według mnie sposób dla dzianiny, która musi być bardzo luźna na dole. I tak, zaczynamy tak jak w poprzednim. Przekładamy sobie jedno oczko, przerabiamy następne, zamykamy. Robimy narzut, to jest ten właśnie ta różnica i ten narzut przeciągamy przez to oczko. Idziemy dalej. Przerabiamy sobie na prawo, robimy narzut, narzut przeciągamy przez oczko, idziemy dalej. Przerabiamy sobie, przekładamy na prawo, robimy narzut i przekładamy narzut przez oczko. Idziemy. Na prawo przekładamy, narzucamy narzut. Zobaczcie, jak się fajnie kolorki zmieniają w tej włóczce La Vie. Przekłożyłam narzut, idę dalej. Przekładam sobie, tak? Robię narzut, przekładam narzut przez moje oczko na prawym drucie. Jestem tutaj, idę dalej. Czyli każde oczko jest przedzielone narzutem. I zobaczcie, robi się taka bardzo luźna ta krawędź. Czyli właśnie idealna do zakończenia chusty. Narzut, bo tutaj byłam po narzucie, czy nie, nie było narzutu jeszcze. Narzut. Tak. Idę dalej. Oczko. Narzut. Narzut przerabiam sobie. O, idę dalej.
tak, narzut, przerabiam, idę dalej. I tak idę w kierunku końca oczek na drucie. Ciach, tak, następne i zamykam. Narzut, gdzieś tam może się, mi dwa narzuty się zrobiły, ale to jest próbeczka i żeby tylko pokazać Wam, w czym rzecz, jaka jest różnica. Narzut, przerabiam, tutaj, tak, narzut, tak i ostatnie oczko. Celowo nabrałam mniej oczek, żeby film nie był za długi, bo jak wiecie, u mnie ciężko z tym, żeby film był króciutki. Zawsze na przed rozpoczęciem filmu Admin się pyta, na ile baterii musi uszykować. No to zobaczcie teraz różnicę. Tutaj było zamykanie wykonane sposobem takim zwykłym, po prostu zamknięte oczka, to im się nitki plączą, więc muszę je rozplątać, żeby Wam nie zaburzało to widoku. A tutaj mamy zamknięcie z narzutem. I teraz wyobrażacie sobie, prawda, widzicie to, widzicie ten potencjał, że tak powiem, potencjał w tej krawędzi. O, tutaj mamy zamknięcie tradycyjnie, a tutaj mamy, już nam się nawet zaokrągliło. I gdyby to była zamykana chusta właśnie tym luźnym sposobem z narzutem, to już tej krawędzi by było mnóstwo takiej. Jak ona się namoczy, wtedy można tę krawędź poukładać, przypiąć szpilkami do podłoża i mieć pięknie ponaciąganą chustę właśnie z rogami. No z rogami wynikającymi ze wzoru. Więc tutaj mamy tą krawędź z narzutem. Dwa sposoby. Sposób nazwałabym to klasyczny, zamykanie po prostu albo na prawo, albo na lewo. A tutaj jest zamknięcie oczek z narzutem. Dwa sposoby stosowane. Tu, jak widzicie, to się nie nadałoby do sweterka, chyba że chciałoby się mieć falbankę na przykład na dole albo na górze. Ale do chusty najidealniejszy sposób oczywiście, to można samo zamknięcie też robić szydełkiem i wtedy pomiędzy zamknięciem oczka można sobie wykonywać szydełkiem jedno oczko łańcuszka. Dwa sposoby, mam nadzieję, że może z tego Wam się coś przyda. Też przy okazji mogłyście zobaczyć, jak się Lawi prezentuje w dzianince. Na ostatniej relacji na żywo pokazywałam sukienkę, która była dziergana, ona wtedy miała tylko plecki. Więc ta sukienka już jest skończona. Już ma nie tylko plecki, ale i przód, jest wyprana, ma wykończony dekolt oczkami rakowymi, ma tutaj takie powycinane ramionka. To są plecki, a to jest przód i to się tak prezentuje. Skończona dzianina. Kimberley mnie naprawdę była bardzo ciekawym doświadczeniem. Nie dziergałam nigdy z takiej włóczki, o której producent pisze, że jest to włóczka, która ma twardą skorupę, a miękki środek. Tu jest przodzik. Pamiętacie, jak mówiłam, że te plecki miały być niby przodem, ale jednak się okazało, że nie były, ponieważ ażuru było za dużo, a tu jest według mnie akuratnie i to wszystko nawiązuje do tego dołu, który jest tutaj. O. Moja interpretacja wzoru dostępnego w Renie w ostatnim numerze. Ale to nie wszystko, bo oczywiście dziergam szaliczek. Szaliczek z Linello ma się tak. No wiecie, ja nie lubię dziergać szalików, więc idzie mi to mozolnie. W przerwie już wydziergałam sukienkę. No, dzieje się. I dzisiejszym tematem spotkania było zamykanie oczek klasyczne na prawo lub na lewo oraz zamykanie z narzutem. Jeżeli podobały Ci się sposoby, to zostaw nam łapkę w górze. A jeżeli cokolwiek z tego, co dzisiaj Wam się tutaj pokazałam, jakaś włóczka, na przykład Urania lub Lawi Wam się spodobała, to zajrzyjcie do Edziwiarki. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i bądźcie z nami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.